Kiedy 4 sierpnia 1914 roku Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom, spodziewano się, że Związek Piłkarski wzorem tego krykietowego anuluje rozgrywki futbolowe. Nic bardziej mylnego. Rozgrywki ligowe oraz Puchar Anglii 1914-15 dokończono, a ich wynik dla współczesnego kibica piłki nożnej może być co najmniej dziwny. Otóż mistrzem Anglii w tamtym sezonie został zespół Evertonu i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że trzy ostatnie miejsca przypadły Tottenhamowi, Chelsea i Manchesterowi United. Później Football Association zawiesiła ligę, jednak nie wydała zakazu rozgrywania spotkań. Co prawda decyzja ta miała wielu przeciwników, którzy uważali, że mężczyźni zamiast przyłączać się do armii będą woleli grać i oglądać piłkę nożną, jednak futbol był też uważany jako narzędzie do rekrutacji oraz rozrywki dla żołnierzy. Wielu zawodowych piłkarzy służyło w siłach. Wśród poległych znaleźli się m.in. były piłkarz Tottenhamu Hotspur, Walter Tull, czy Donald Bell z Bradford Park Avenue. Był on także jedynym piłkarzem, któremu przyznano Krzyż Wiktorii. Zachęcam do zapoznania się z sześcioma faktami o piłce nożnej podczas I wojny światowej. Fakt pierwszy. Wiele fabryk zbrojeniowych miało własne damskie drużyny piłkarskie. W czasie I wojny światowej prawie 900 tysięcy kobiet pracowało w fabrykach zbrojeniowych. Piłka nożna zachęcała do tworzenia nowych zespołów kobiecych, które rozgrywały spotkania pomiędzy zakładami pracy. Najpopularniejszym żeńskim zespołem był Dick Cair's Ladies Football Club z Preston. Założono go w 1917 roku, a mecze z jego udziałem przyciągały tłumy do czasu, gdy w 1921 roku zakazano paniom grać w piłkę nożną. Fakt drugi. Piłka nożna pomagała utrzymywać wysokie morale oraz sprawność fizyczną. Żołnierze na froncie zachodnim większość czasu spędzali poza walkami, więc, aby utrzymać wysokie morale i wydolność, wręcz nakazywano im uprawiać sport, w tym piłkę nożną. Fakt trzeci. Piłka nożna była używana jako narzędzie rekrutacji. Futbol był powszechnie używany jako narzędzie rekrutacji do armii. Tekst na plakacie jest bezpośrednim obwieszczeniem od sekretarza Związku Piłkarskiego do tzw. dobrych sportowców. By zaciągnęli się do wojska i pomagali innym dobrym sportowcom, którzy tak dzielnie walczą w służbie Wielkiej Brytanii z wrogiem. Wydawano również plakaty, które bezpośrednio odnosiły się do zwolenników poszczególnych klubów piłkarskich. Fakt czwarty. W obozach jeńcy wojenni grali w futbol. W wielu obozach futbol był swojego rodzaju odskocznią od trudów dnia codziennego oraz narzędziem do utrzymania kondycji fizycznej. Jak łatwo się domyślić, nie było to proste, ponieważ strażnikom ten pomysł szczególnie nie przypadał do gustu. Jak wspominał porusznik Jack Shaw, który organizował rozgrywki w Holzminden, swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia dokładała Holandia, która wysyłała więźniom piłki. Fakt 5. Gry służyły do propagandy. Ta mini gra, którą widzicie na ekranie, służyła jako narzędzie do wyśmiewania się z cesarstwa niemieckiego. Celem zabawy było dotarcie do ust cesarza, omijając po drodze różne przeszkody, takie jak na przykład feldmarszałek Paul von Hinderburg, który był naczelnym dowódcą frontu Wschodniego. Fakt szósty. Na stadionach piłkarskich zaczęto grać w tak zwane nowe sporty. Wraz z przyjazdem do Wielkiej Brytanii wojsk państw sojuszniczych przywędrowały również nowe dla synów Albionu gry sportowe, takie jak baseball czy futbol amerykański. Plakat ten reklamuje spotkanie w angloamerykańskiej lidze baseballu, które odbyło się na Highbury, ówczesnym stadionie Arsenalu. Oczywiście historia zna o wiele więcej faktów i ciekawostek futbolowych, które swoją genezę mają w czasach wojny. Był to ciężki czas nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla sportu. Stadiony były wykorzystywane jako magazyny czy punkty strategiczne dla armii. Wiele z nich uległo znacznym zniszczeniom. Szczęśliwie po zakończeniu wojny szybko rozpoczęto budować na nowo prestiż piłki nożnej. Dzięki temu możemy dziś opowiadać Wam o jej historii. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz portali społecznościowych. Dziękujemy za wszelkie komentarze pod filmem. Do usłyszenia!